To polityczny wyrok. Tak działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej komentuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Że mamy do czynienia z wyrokiem politycznym, wydanym na polityczne zamówienie Komisji Europejskiej, u którego podstaw leży segregacja państw na lepsze i gorsze, a podstaw tego głębiej kryje się, tak naprawdę sądzę, kolonialne myślenie pozwalające na tego rodzaju pozaprawną segregację i różnicowanie państw i obywateli Unii Europejskiej. Główny zarzut, który legł u podstaw tego wyroku, sprowadza się do stwierdzenia, że polski system powoływania sędziów jest zbyt polityczny, zbyt upolityczniony, nie gwarantuje wyboru sędziów niezależnych i niezawisłych. Problem tkwi w tym, że ten polski system jest, można powiedzieć, niemal dokładną kopią systemu powoływania sędziów w Hiszpanii. A tenże hiszpański system, zdaniem jak tak Komisji Europejskiej, jak i sądów TSUE, nie stwarza żadnych zagrożeń związanych z ewentualnym upolitycznieniem. W Niemczech mamy system powoływania sędziów, który jest najbardziej polityczny z możliwych, najbardziej upartyjniony z możliwych, bo tam, w odróżnieniu od Hiszpanii i Polski, sędziów sądów federalnych czy odpowiednika Sądu Najwyższego powołują, można powiedzieć, wyłącznie gremia polityczne. Powołują przedstawiciele w połowie parlamentu, a w drugiej połowie ministrowie sprawiedliwości krajów landowych z udziałem ministra sprawiedliwości Niemiec. Nie ma tam miejsca na sędziów.